przynajmniej o jednym przypadku mogę wspomnieć. To też jest dosyć niezwykły przypadek, bo nie zdarza się, żeby minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej pisał do dyrektora Narodowej Instytucji Kultury w Polsce. No to się właśnie nie zdarza. Tak sobie nie mogę wyobrazić, żeby minister Ławrow pisał do dyrektora Goethe Instytut, czy Cervantes, czy British Council, czy takiego podmiotu. Ja dostałem list od ministra Ławrowa, w którym on, widocznie doskonale poinformowany, zachęca nas do udziału, jako gość honorowy, w Festiwalu Złota Maska w 2011. Wspomina o tym jeszcze w kontekście polskiej prezydencji. Więc myślę, że takie rzeczy mają pewne znaczenie, one się przekładają na jakieś budżety i na jakąś wzmożoną obecność w danym kraju. Niemniej ja bym zachęcał, żeby politycy zostawili kulturę w spokoju. Żeby zostawili ją, dajcie nam tylko pieniądze, a my tutaj załatwimy na takim poziomie i na takich zasadach, że wszyscy będziecie z nas dumni.